Cześć, siemanko, mordeczki, witajcie, z tej strony Matty Konix, a ja witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, seria M-Creek i znajdujemy się na naszym polu rzepaczanym, ponieważ, jak widzicie, jestem w środku żniw na tym polu, ponieważ zacząłem sobie poza odcinkiem już tutaj żniwować, troszeczkę sobie obkosiłem te pole, no i dzisiaj, tak jak mówię, robimy sobie na tym polu żniwa na sam pierw, później będziemy sobie jeszcze zbierać kostki oraz rozsiewać wapno, ale to w dalszej części odcinka. Na sam pierw zajmiemy się tutaj żniwami na tym polu. Poza odcinkiem już, jak widzicie, troszeczkę tego rzepaczku sobie skosiłem, obkosiłem wszystko i tak dalej, żeby móc po prostu na odcinku tutaj już normalnie sobie kosić bez problemu. Także włączamy kombajn i możemy sobie elegancko tutaj ten rzepak kosić. Dobra, ja mam to wysoko podniesione, tak. Wystarczająco. Tam w oddali, jak widzicie, kombajn drugi też kosi, kombajnista. Także oczywiście żniwa na dwa kombajny, tak jak zapowiadałem, dzisiaj tutaj są. No i jeszcze w dzisiejszym odcinku, oprócz tych żniw tutaj rzepaczanych, będziemy sobie, tak jak mówię, zbierać kostki. Ale będziemy te kostki zbierać trochę w inny sposób dzisiaj niż zazwyczaj, a dokładniej mówiąc, nowym sposobem. No bo w sumie, jak wiecie, no mamy autolauda na naszym, w naszej ciężarówce i tak dalej. No i tak pomyślałem sobie nad tym, żeby w końcu, wiecie, zainwestować w autolauda, jeżeli chodzi o jakąś przyczepę do kostek słomy. I dzisiaj w taką przyczepę, znaczy ja już tą przyczepę sobie kupiłem, bo 20 tysięcy spadło z mojego konta. Już sobie nią trochę tam poładowałem, żeby zobaczyć, jak to działa, i jest naprawdę petarda, więc później wam pokażę, jak ona wygląda. Na chwilę obecną sobie tutaj kosimy ten rzepaczek, właśnie zobaczymy, ile ogólnie tego rzepaku sypnie. Najprawdopodobniej już w kolejnym odcinku wam powiem, ponieważ kolejny odcinek to już będzie odcinek z sierpnia, więc będę musiał do kolejnego odcinka skończyć tutaj te żniwa. Dlatego w kolejnym odcinku wam powiem, ile tego rzepaku po prostu z tego pola sypnęło, ale obstawiam, że no 100 ton to na chillku tutaj będzie. Także no to bez problemu 100 ton będzie, bo tutaj mamy 22 hektary, jeżeli się nie mylę, coś takiego, także jest to duże pole, a rzepaku sypie chyba 11 ton z hektara. Także no tutaj będzie tego rzepaku dosyć sporo, na pewno. Znaczy, co ja gadam, 100 ton, jak ja już w przyczepach mam dużo, także no 200 ton to tutaj raczej nie będzie, ale no będzie tego rzepaku sporo. Zresztą co ja będę gadał, zobaczymy w kolejnym odcinku. No jeszcze oprócz koszenia tego rzepaku, no to mam do skoszenia jeszcze jedno pole pszenicy, no bo jedno dokończyłem kosić poza odcinkiem. Ogólnie poza odcinkiem dokończyłem żniwa owsa i tamtej pszenicy, ale jeszcze drugie pole pszenicy mi zostało, ale no dzisiaj go już na odcinku kosić nie będę, ja sobie skoszę poza odcinkiem i tam sprasuję. No i w kolejnym odcinku to już będziemy mieli odcinek z sierpnia, czyli będą już tam jakieś prace polowe, jak talerzowanie, orki, kultywacje, takie tego typu rzeczy. Więc tak to wygląda. Więc no nie wiem ogólnie jeszcze, jak to będzie z rzepakiem na ten sezon, bo w sensie no już w sierpniu wiadomo, że trzeba ten rzepak siać. Ale tak szczerze mówiąc, to nie wiem, czy rzepak będzie w kolejnym sezonie, bo tak się zastanawiałem nad tym, że czy będzie, czy nie. Ponieważ w kolejnym sezonie chcę zdecydowanie więcej zasiać soi. Ponieważ kiedyś mówiłem, że chcę zasiać w ciul dużo soi, żeby zobaczyć, ile, żeby po prostu dużo zarobić na tym, bo soja, jak wiecie, jest bardzo dochodową uprawą. I na pewno chcę, że teraz ten sezon, co będzie, to będzie sezonem bardziej sojowym. Wiadomo, będą jakieś tam pszenicy, jęczmienie, bo wiadomo, że pszenicę potrzebuje do młyna, a jęczmień dla kur. Ale no tak jak mówię, chcę jak najwięcej zasiać soi. Więc no, czy będzie mniejsza różnorodność w uprawach w kolejnym sezonie? Może nie do końca, ale no będę chciał trochę tej soi zasiać na pewno, nie? Nie wiem ile, ale no trochę tej soi będę chciał jednak zasiać.
soja się sieje w kwietniu. Na pewno zanim to soję zasiejemy, to będzie przebudowa, znaczy no przebudowa. No będzie usuwana ta gospa z owcami i koniami i przeniesiona, ponieważ najprawdopodobniej na pewno soja pojawi się na 55 i na 57, na tych dwóch polach po jęczmieniach na pewno tam się pojawi soja. No tutaj jak wiemy, mamy zaplanowane, że będziemy robić to wielką łąkę na siano-kiszonkę, więc no tutaj nie będzie żadnej soi, nic, tylko będzie trawa. Właśnie, żeby zrobić tą akcję siano-kiszonkę w kolejnym sezonie. Więc to tak to wychodzi. Znaczy, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o plan siewów, to jeszcze go nie mam zrobionego, to jest ten stary. Ale możemy w sumie zacząć już robić jakiś plan siewów, nie? Na pewno co też chcę, to żeby w kolejnym sezonie pojawiły się... Na pewno chcę, żeby pojawiły się buraki cukrowe w kolejnym sezonie. W tym mamy ziemniaki, więc w kolejnym chcę buraki. Na pewno chcę, żeby pojawił się słonecznik, ponieważ słonecznik to jest uprawa, którą bardzo rzadko sieję i słonecznika już naprawdę nie wiem ile sezonów nie było, więc na pewno będę chciał słonecznik zasiać, buraki, słonecznik, no i na pewno sorgo. To są uprawy, które są bardzo rzadko siane na tej serii, więc na pewno w kolejnym sezonie chcę, żeby one się pojawiły. Więc może zaczniemy sobie od zaplanowania, na jakich polach zasiejemy sobie soję. Dlatego tak, na pewno soja pojawi się po tych dwóch jęczmieniach. Dlatego tak, tutaj ustawiamy, że był jęczmień i damy, że soja tu będzie. Więc na pewno robimy tak. I tutaj to samo robimy. Tu dajemy jęczmień, że był, a tu dajemy, że była soja. I teraz tak, co ja zrobiłem? Tu ma być soja. O, dobra, nie kliknąłem. O ciul tu chodzi? Halo? Soja ma być. O, teraz działa. Na pewno na tych dwóch polach po jęczmieniu. O, proszę bardzo, że pełny zbiornik będę miał. Właśnie, w ogóle zobaczcie jaka fajna animacja jest, jeżeli chodzi o tą sieczkę. Dobra, teraz tak, musimy sobie poróżnić kombajn. Ogólnie tamten kombajn też jest, widzę, pełny. Dobra. Także trzeba podjechać tutaj ciągnikami z przyczepami. Ogólnie przywiozłem tu wszystkie trzy zestawy z przyczepami. Więc teraz sobie weźmiemy je i musimy wyładować nasze kombajny. Dlatego trzeba to ogarnąć. Czemu tu jest kamera nieustawiona? Musimy ustawić. Także nie, my sobie tutaj podjeżdżamy. Znaczy najpierw może tego pracownika sobie weźmy, tutaj rozładujmy, żeby on dalej mógł sobie tu kosić. I później będziemy mogli dalej sobie jakby rozładować nas, nie? Także tak to wygląda. 99 motogodzin w Masaju. Jeszcze jedna motogodzina i będzie taki libuleusz, jeżeli chodzi o Masaja. Bo 100 motogodzin to jeszcze chyba nigdzie nie mam w żadnym ciągniku. Jeszcze w klasie tym starym już tam też dochodzi 100. Ale chyba Masa jest najbliżej 100 motogodzin, zdecydowanie. Także tak to wygląda. Dobra, ty się tutaj rozładuj. I tak sobie myślę, tu jest kolejny zestaw. Ile tu jest? A, tu jest pusty, dobra, to weźmiemy sobie tego. Trzy zestawy, żebym tutaj przyprowadził z ciągnikami, przyczepami. Bo no tutaj, żeby od każdej strony jakby były przyczepy, z którymi można sobie podjechać i się rozładować. Więc tak to tutaj wygląda. Dobra, my sobie lecimy, żeby jeszcze wysypało się nasz kombajn elegancko. No i tak to tutaj też żniewa wyglądają. No jeszcze trochę pokosimy, no i później pójdziemy sobie zbierać te kostki. I na koniec będziemy sobie rozsiewać wapno na polu po jęczmieniu, tam gdzie będziemy dzisiaj zbierać kostki. Ale najpierw właśnie trzeba zbierać kostki, że zanim będziemy te wapno robić. Dobra, niech on tutaj się wysypie. A teraz tak, musimy sobie tutaj zatrudnić z powrotem Zbyszka, żeby kurde on tu dalej nam kosił. Także dobra, teraz tak, trzeba zatrudnić, złóż to rurę. O, i mi ten rzepak dalej koś. Oczywiście później zatrudnię pracownika, jak pójdę na ten drugi kombajn. I dwa kombajny będą mi jakby ten rzepak kosiły, żeby tu robota w miejscu nie stała. Dobra, no i elegancko możemy sobie lecieć. Dobra, złóż mi to rurę. Ogólnie co chcę w dzisiejszym, o czym chcę temat poruszyć, jaki chcę temat dzisiaj poruszyć, to taki, że
chcę poruszyć temat dodatku tego. O, czekajcie, jakoś nazywał. Zapomniałem, jaką ma on nazwę, ale chodzi mi o ten dodatek, co wyjdzie 14 listopada, gdzie będzie ta polska mapa, polskie maszyny i te trzy nowe uprawy, jak marchewka, chmiel, czy tam nie wiem co, nie? Jeżeli chodzi właśnie o ten dodatek, no to tak jak wspomniałem, będzie tam polska mapa. I ja ten dodatek kupię, na pewno nagram z niego odcinek, to na pewno wam mogę obiecać. I jeżeli będziecie chcieli, jeżeli mi się spodoba ta mapa, jeżeli wy będziecie chcieli, to pojawi się tam najprawdopodobniej seria i będzie to seria w stylu M-Creeka najprawdopodobniej. Tylko że byłaby ta seria, myślę, że w MP po prostu. Chciałbym to serię zrobić na MP z Dawidem, jakbym Dawida namówił na kupno tego dodatku. Nie wiem, ile ten dodatek będzie kosztował, no bo jak on będzie tam kosztował 200 zł czy coś, no to on pewnie tego nie kupi, bo on powie, że to lepiej kupić nową grę sobie jakąś, niż wydawać na jakiś głupi dodatek do gry. No to wiadomo, nie? Ale no, ja obstawiam, że tam 100 co najmniej ten dodatek będzie kosztował, nie oszukujmy się, ale no na pewno tyle będzie niestety kosztował i to jest taka prawda. Ale tak jak mówię, jeżeli się mapa spodoba mi i wam, to na pewno będę chciał jakąś tam serię uruchomić, przynajmniej jedną. Więc żeby później nie było, ja mówię o tym dlatego, żeby później nie było, że nie wiem, MST zaczęło serię i ja też zacząłem na tej mapie serię. Żeby później nie było, że niby ściągam i tak dalej, bo wy też tak lubicie pisać. Dlatego wam zapowiadam, że jeżeli mapa mi się spodoba i tak dalej, to na pewno jakaś tam przynajmniej jedna seria z tego dodatku i z tej mapy się odpali, ale czy to będzie seria w stylu M-Creeka, czy... No będzie to po prostu seria, wiecie, w stylu M-Creeka, tylko chciałbym, żeby to było na MP i tak dalej. Będzie to trochę coś też w stylu od zera do milionera, tak jak żeśmy kiedyś robili we trójkę, tylko to by było we dwójkę, bo raczej no we trzech to tutaj nie zrobimy tego. Więc no dajcie znać, co o tym myślicie i... No będziemy czekać, tak jak mówię, 14 listopada, czyli za miesiąc niecały wychodzi. Znaczy no dla mnie za równy miesiąc wychodzi, ale wy ten odcinek widzicie za parę dni, bo ja nagrywam na zapas to po prostu. Także no zobaczymy, jak się spodoba mi mapa i wam, no to zrobimy sobie serię i będziemy sobie cisnąć na pewno z taką serią. Także tak to wygląda. Wiem o tym, że już tam na początku tego roku, to chyba było w lutym, czy tam w marcu, coś takiego. Wiem, nie w lutym, to chyba było w grudniu, czy w styczniu. No jakoś tak, już to było dosyć dawno. Miała być odpalona seria z tego dodatku leśniczego, który wyszedł, ale odpuściłem sobie to. I chciałbym teraz do tego tematu wrócić, ponieważ ostatnio dałem na karcie społeczność takie zapytanie, na jaką serię bardziej wyczekujecie, bo no i tam dałem, że czy od nędzy, czy prawdziwi drwale, czy tam no po prostu, no jeżeli chodzi o prawdziwi drwale, to jest seria związana z leśnictwem, tylko czy ta seria jak się pojawi, to czy będzie miała jeszcze taką nazwę, to nie wiem, bo raczej nazwę serii zmienię, czy coś, ale no na pewno będzie już taka seria z leśnictwa. Chciałbym to zrobić z tego dodatku, ale no to jeszcze zobaczę. Tak jak mówię, no jeżeli chodzi o odnędzę, to też się te serie, wszystkie te takie serie jak Prawdziwi Drwale, odnędzy, takie serie, wiecie, które były w 19, te serie będą, tylko tak jak mówię, jak skończę M-Creeka. Także od nowego roku gdzieś coś takiego, te serie powrócą i tak dalej. Ale najpierw tutaj skończymy sobie M-Creeka na spokojnie, bo M-Creek bardzo dużo czasu jakby potrzebuje na ogarnienie save'a i tak dalej, więc to seria bardzo wymagająca pod względem czasu mojego. Więc w chwili obecnej ciśniemy sobie z naszymi seriami obecnymi, czyli od Wieśniaka, Sąsiedzi oraz M-Creekiem, no i tam jakimiś pobocznymi gierkami. A od nowego roku na pewno jak skończymy M-Creeka, bo M-Creeka skończymy gdzieś najprawdopodobniej, myślę, po nowym roku albo... No przed nowym rokiem raczej jednak nie skończymy, mi się wydaje, ale gdzieś tam chwilę po nowym roku, pewnie gdzieś w styczniu, myślę, że tą serię skończymy. No to wtedy będę już się brał w końcu za robienie tych serii, które czekają tyle czasu, żeby się pojawiły, ale się nie pojawiały. Także tak to wygląda. Dobra, ogólnie tak, ja bym chciał z chęcią sobie pójść i ładować teraz te kostki, tylko że ja się boję, że oni się tu zaraz
wiecie, zaklinuje. No dobra, na razie koszą na mi te dwa kombajny, pracownicy. Więc niech koszą, a ja się teraz tepnę tutaj. Czekaj, gdzie to jest? Tutaj. Tepamy się tutaj do New Hollanda z tego względu, że jak widzicie, tutaj mamy już ułożone kostki. Te pole, jak widzicie, poza odcinkiem sprasowałem oraz zebrałem tutaj kostki. No i tutaj, jak widzicie, wyszło tych kostek tyle. I zobaczcie, w jaki zajebisty sposób one są ułożone. I zresztą pokażę wam, bo jak widzicie, to jest zwykła przyczepa. Ona, no niczym się nie wyróżnia na pierwszy rzut oka, nie? Ale teraz jak wsiądziemy sobie tutaj, to mamy, że B, pozycja pracy, no bo to jest przyczepa z autolaudem, nie? I ma ta przyczepa zajebiste rozładowywanie. Zresztą zaraz zapewnię to przyczepę, to wam pokażę, o co mi oczywiście chodzi. Dlatego na sam pierw może troszeczkę sobie tych kostek teraz pozbieramy. I jak sobie tych kostek trochę pozbieramy i będziemy mieli to pełną przyczepę, to wam pokażę, w jaki zajebisty sposób można sobie tutaj jakby te kostki ładować. Teraz tak, pozycja pracy sobie dajemy, pozycja transportowa. I teraz tak, podjeżdżamy sobie oczywiście pod kostkę i kostka, jak widzicie, nam się zajebiście ładuje. Wiem, że to jest mniej realne i tak dalej, że bardziej realne jest zbieranie tych kostek jednak tą przyczepą oryginalną, co jest, ale po prostu ja wolę autolauda z tego powodu, że można tu na różne sposoby rozładować to i można układać naprawdę zajebiste stogi. Dlatego zdecydowałem, że zabawię się z tym autolaudem tutaj i tak dalej. Dlatego tak to wygląda. Widzę, pracownik jakiś tam się zapełni. Czekajcie, co? Przyjmuje różnych rozmiarów bel? Co wygada to? Kurde? Czekajcie. O! Czemu tam tej kostki nie chcesz przyjąć? To jest tą kostką, nie tak? Aha! Czemu ona ma tylko... dziwne. Bo ja robiłem na 240, a czemu tu jest mniejsza, to nie wiem. Czekajcie, musimy się tutaj tepnąć, bo widzę, że... O, właśnie, ten jest już, widzę, pełny. Trzeba te kombajny rozładowywać. Niestety, no będę musiał się do tych kombajnów tepać na odcinku i je rozładowywać, ale no... No już trudno. No chcę, żeby te kombajny kosiły, żeby tutaj te żniwa szły, a nie stały w miejscu, nie? Wiecie, o co chodzi. I widzę, trzeba będzie też tymi zestawami pozjeżdżać, żeby ten rzepak pozwozić do silosu. No będzie tego rzepaku, no ze 150 ton to minimum, myślę, że będzie. Na pewno. Dobra, niech on tutaj kości. Ile tamten ma zapełnienia, mi pokaż to. Nie wiem, to też jest ważne. A, dobra, 90, dobra, to się ciebie zwalniam, mordo, i musimy ciebie też wysypać. Więc ciebie wysypiemy i trzeba będzie z powrotem zatrudnić tych pracowników. No tutaj też jest obkoszone dookoła pola, jak widzicie, objechałem, żeby to było obkoszone. Dobra, niech on się tutaj wysypuje elegancko. I teraz tak, tutaj się wysypało. Tak, tutaj już widzę, jest pełna przyczepa. Trzeba wycofać teraz tutaj. O, dobra. I zatrudnię tego pracownika dalej. Niestety muszę to ogarniać, ale no już nic nie poradzę. Więc tutaj na szybkości sobie to ogarniamy. Niech on tutaj kosi dalej. Ten już się wysypał. Dobra, już się wysypuje. Kurde, już pełne te zestawy są. Dobra, wiecie co? Tam on już sobie dokosi, a tego zatrudnię już na ten kawałek tutaj, żeby on kosił. Boże, ten kombajn 42 jedzie. Zajebiście. Przynajmniej szybki jest. Także na szybkości tutaj go zatrudnię i będą mogły sobie te kombajny kosić dalej, a ja wrócę do zbierania tych kostek i ogólnie do tematu kostek. Dobra, tylko sobie muszę zatrudnić tego pracownika. A, no i jeżeli chodzi o ten plan siewów, to musimy do tego wrócić, bo zacząłem o tym gadać, zmieniać, a przerwałem temat, dlatego już tutaj wracamy. No, także zbieramy sobie te kostki. Jak zbierzemy całą przyczepę, mieści się ogólnie 24 kostki, jeżeli się nie mylę. I ogólnie tak to wygląda. A, bo to jest przecież ten inny rodzaj, nie wiem, o co chodziło z tą to kostką. Mniejsza o to, jak widzicie, pięknie pole sprasowane było, więc my sobie te kostki tutaj zbieramy. Widzę, że trzeba to podjechać tak bardziej bliżej tych kostek, żeby to, kurde, złapało. Dobra. Elegancko.
No, także tak to wygląda. No kurde, czemu tu nie zbiera? Jak blisko ja mam tego podjechać? A tak czasami, jak widzicie, jest taki problem, że trzeba tak podjechać w ciul blisko. O, żeby to załapało, bo ma strasznie jakby krótki dystans, jeżeli chodzi o zbieranie tych kostek. Niestety. Ale to trzeba wyćwiczyć po prostu. Znaczy no, wyćwiczyć. Po prostu trzeba jak najbliżej podjeżdżać. O, w taki sposób dosłownie. I te kostki normalnie, jak widzicie, mi zajebiście zbiera. Także tak to tutaj to wygląda. Dobra. Więc już nie mogę się doczekać, jak te kostki będę zbierał. Oczywiście kiszonki to też będę w ten sposób zbierał i na przykład będę mógł te kostki sobie poukładać w jakiś wielki stół. To będzie naprawdę zajebista rzecz, więc moim zdaniem, no wiem, że to nie jest realne, ale no już wiecie, to jest też taki etap w tej serii, że wiecie, no już i tak korzystam z Autolauda już długo, jeżeli chodzi o ciężarówkę, także no już co, z kostek mam nie skorzystać, też skorzystam, a czemu by nie. Dobra, wiecie, to też nie jest seria na zasadzie wieśniaków czy sąsiadów, że tam staramy się jednak grać najrealniej jak się da. To jest troszeczkę seria na innych zasadach. Tutaj możemy sobie na takie autolaudy jednak pozwolić. Także wiecie, mówię o tym, żebyście się później w komentarzach nie czepiali i tak dalej. Bo ja tam na początku M-Kricka mówiłem, że będę oczywiście starał się jak najrealniej grać i tak dalej, ale jest to i tak seria, znaczy do realizmu na tej serii w niektórych przypadkach bardzo daleko i na pewno bardziej będę starał się grać realnie, na przykład na wieśniakach czy sąsiadach, a tutaj już przymknijmy oko na takie autolaudy po prostu, no bo tutaj wiecie, te pola są wielkie i wszystko to jest masakra pod względem wielkości i ile czasu to trzeba na to wszystko poświęcić, więc wiecie o co chodzi. Także tak, ogólnie wam teraz pokażę, jak się to rozładowywuje. Więc wyładuj belę, robimy tak. I teraz tak. Musimy sobie to oczywiście postawić w odpowiedni sposób. O. No. Czekajcie, ja to muszę. O, tak zrobić. Dobra. O! Nie zepsuło mi się tu zbytnio. Aha, dobra, trochę widzę, że tu jest krzywo. Niestety. Ale spróbujemy to naprostować. Kurde. No nie jest to za prosto w tym miejscu. Ogólnie zdecydowałem właśnie, że w tym miejscu sobie te kostki poukładamy. Właśnie. Ale nie wiem, czy to nie był błąd, bo to nie jest za, wiecie, nie jest to zbyt jakoś równo. Zobaczcie, tutaj ładnie, żem to ułożył, a tutaj już tak trochę krzywo się to ułożyło z tego względu, że to jest nierówno. I tak kurde, wiecie, a jak będzie nierówno, to się będzie działo to samo, co było kiedyś z takim innym stogiem, co żem układał na polu 40. No jest to już jest krzywo. No dobra, no spróbujemy to załadować jeszcze jedno piętro. Może się uda, żeby to wyglądało lepiej, zobaczymy. No póki co najważniejsze, żeby wyzbierać te kostki z tego pola, żebym mógł tutaj przyjechać sobie z wapniarką i sobie te wapno porozsiewać, nie? Więc w chwili obecnej to jest bardziej ważne. No ale przydałoby się też ładnie to ułożyć jakoś, ten stóp. Mam nadzieję, że to się w miarę jakoś uda. Więc wiecie o co chodzi, dobra. Dalej sobie będziemy mogli teraz te kostki zbierać. 24 minuty odcinka mam, także jeszcze mam dużo czasu. Także pozbieramy te kostki. No skoro jak skończymy zbierać te kostki na tym polu, bo ogólnie no jeszcze mam kostki do zebrania na polu 72, czyli tam gdzie kosiliśmy pszenicę ostatnio, to tam również poza odcinkiem sprasowałem i leżą kostki, więc przydałoby się je tam pozbierać, ale wszystkich dzisiaj kostek już nie pozbieram. Abym zebrał na tym polu, jak skończę zbierać na tym polu kostki, to tak jak mówię, przyjedziemy sobie tutaj z wapnem i troszeczkę te wapno trzeba będzie porozsiewać. Na szczęście stację wapnowania mamy tuż obok, bo tutaj, więc nie będę musiał jakoś daleko jechać i kupywać tego wapna, bo mam blisko. Więc to jest zajebiste na tym polu.
Więc tak to wygląda. No kurde, no. O, trzeba to jakoś tak bardziej środkiem przyczepy podjechać bliżej. Nie wiem, jakoś. Jakoś tak to działa, mi się wydaje. Dobra. O. Dobra, tu jeszcze jest kostka, której mi oczywiście nie zebrało. Dobra, elegancko. No ogólnie, jeżeli chodzi o ten plan siewów, to zaraz do niego wrócę. Właśnie, no bo tak jak mówię, chcę tej soi dosyć sporo zasiać. I na pewno soja będzie na tych dwóch polach po jęczmieniu, co teraz są. I jeszcze myślę, że soja będzie na dwóch polach po pszenicy. Właśnie, także po tych polach jęczmienno-pszenicznych będzie soja, czyli tak naprawdę będzie cztery pola soi, dosyć spore. Więc no zobaczymy, ile tej soi w ogóle sypnie. No bo w tym sezonie zasiałem, jeżeli chodzi o rzepak, no to zasiałem tylko jedno pole takie wielkie. No ale że będziemy siać trawę, no to podzielę to na cztery takie mniejsze pola tu soje i też będzie tej soi dużo, zobaczycie, bo no te cztery pola co są, no to wiecie, to jest jednak dużo hektarów dosyć, więc myślę, że jak tyle soi zasieję, to będzie kwicior. Dobra, tutaj sobie, o, zbieramy te kostki. Widzę, że jeszcze nie zmieści mi się. No jeszcze będzie przynajmniej jedna przyczepa. Zdecydowanie. Także tak to tutaj wygląda. Dobra. O. No i możemy sobie jechać to znowu rozładować. Zajebiście ta przyczepa działa, naprawdę. Bo to sobie można na różne sposoby te kostki ułożyć. Także to jest bardzo oczywiście fajny bajer. Dobra, teraz lecimy i sobie musimy te kostki rozładować. Więc teraz tak, przyjeżdżamy sobie tu. Zobaczymy, czy mi się to uda w miarę tak jakoś to równo ino ułożyć. Mam przynajmniej taką nadzieję, że to się jakoś uda ułożyć tak po ludzku. Żeby to kurde nie było, wiecie, krzywo czy coś. Dobra. Teraz tak, robimy. Nie wiem, czemu ja tak daleko podjeżdżam, ale mniejsza o to. Teraz tak. Musimy sobie zrobić tak. O. Czekajcie, muszę to bardziej podjechać do przodu, widzę. To wymaga trochę skupienia momentami, więc jak będę mniej mówił przy czasie rozładowywania tych kostek, to sorry, ale tak jak mówię, potrzebuję, o, więcej skupienia. Aha. To widzę, że zajebiście, kurde. Nie no, to trzeba będzie te kostki chyba zabrać stąd, bo szczerze mówiąc, no tu, no zobaczcie, co się dzieje. Nie? Bo tu jest po prostu krzywo. No i te kostki się pierdzielą, no. Co tu dużo mówić. No i nie jest to zarówno, jak widzicie. Niestety. Tutaj w ogóle jakoś tak to się krzywo zrobiło. No po prostu tu jest krzywy teren, nie? I dlatego się tak dzieje. Żeby nie było, że coś to nie działa. Działa wszystko dobrze, tylko tutaj jest krzywy teren i dlatego to się tak psuje. No ale już trudno. I tak trzeba będzie te kostki zabrać. Ja tu tylko na chwilę na odcinku chciałem wyładować, żeby nie musieć jechać na gospę czy nie wiadomo gdzie. Dlatego chciałem po prostu tutaj koło pól na razie podwozić to, żeby było i tyle. Kurde. No halo. Przecież wyładowałem. Pozycja pracy, proszę. Dobra. Także teraz tak. Jeszcze sobie, żebym później nie zapomniał. Po pszenicach robimy sobie tak. Tu dajemy pszenicę, żeby była. No i tu dajemy soję. I tak samo robimy z tym polem. Tu dajemy, żeby była pszenica, a tu dajemy, żeby była soja. Dobra. I teraz tak. No i kurde, znowu nie zaakceptowało. O co tu chodzi z tym? No wybrałem z pszenicę. I tu soja ma być. O, dobra, działa. Także no, te cztery pola soi będą. Myślę, że wystarczy, jeżeli chodzi o soję. Także soję mamy już zrobioną. No zobaczcie, no będzie tak naprawdę te pola i te. Także no będziemy tej soi mieli dosyć sporo, muszę przyznać.
Ale przynajmniej wiecie, ja też nie chciałem, żeby porozwalane po całej mapie to było, tylko chciałem, żeby te pola były koło siebie jakby. Więc jak widzicie, przynajmniej to jakoś wyjdzie, że będą te pola koło siebie. Także teraz tak, soję mamy zaplanowaną. Ciekawe, ile tej soi sypnie z tych wszystkich pól. Aż poza odcinkiem sobie obliczę z ciekawości, bo jestem bardzo ciekaw tego, ile tej soi z tych pól może wyjść. No mniej więcej tam policzę przy hektarach i tak dalej, no i się zobaczy, ile może mniej więcej wyjść tej soi. Ja myślę, że tak suma summarum 200 ton soi. Nie wiem, czy nie przesadzam, 200 ton. No może 200 ton by było, czy nie. No 200 ton. Nie ma opcji chyba, chociaż no bo najwięcej to by dało z pola 57, no i 71, nie? Bo te pola są trochę mniejsze. Ale kurde. Nie no, niektórzy powie, że powaliło mnie, że 200 ton z tego będzie, ale jeżeli tyle będzie, to będę zadowolony, naprawdę. O, no i tutaj to samo, ten ma to, nie wiem o co chodzi. Wszystko było prasowane, tak samo, tą samą prasą, a pokazuje, że inny rozmiar. Dziwne to tak szczerze. Dobra. Czekajcie. Aha, czyli zostały te trzy kostki, co pozostawały. To są kostki, nie, to jest normalna kostka. Co doniesiem. Te dwie kostki, co zostały na polu, no to są to kostki, których się nie da zebrać, bo to jest niby inny rozmiar. Nie wiem jakim cudem, ale tak pokazuje. No mniejsza o to, dobra. Zjedziemy sobie tym i przyjedziemy sobie zaraz tutaj. Przyjedziemy sobie tutaj z klasem, bo klasem sobie będziemy te wapno dzisiaj rozsiewać na tym polu. Troszeczkę sobie te wapno porozsiewamy, no i będziemy kończyć odcinek. 40 minut odcinka tutaj dociągnę sobie na spokojności i będziemy sobie... Oj, czekajcie, musimy wyłączyć tą pozycję pracy. O, żeby mi tutaj tego stogu nie rozwaliło jeszcze bardziej. Dobra, ja to poza odcinkiem ten stuk ogarnę. Tak jak mówię, już to zostawię teraz w odcinku, bo to nie ma sensu marnować czasu nad tym i się bawić tym. Także tepamy się tutaj do klasa. I teraz klasem sobie pojedziemy i troszeczkę sobie powapnujemy. Tutaj widzę 66% wapna mam, więc na razie nie trzeba w sumie jechać nawet kupywać. O Boże, żebym zawalił w ten nogą o krzesło. Mniejsza o to, nie wiem, czy to było słychać, pewnie tak było. Pewnie było słychać, bo mój mikrofon wszystko usłyszy, także mniejsza o to. No, więc teraz tak, jeżeli w sumie teraz jak mam chwilę, to jeżeli chodzi o ten plan siewów dalszy, to soję mamy zaplanowaną i kolejną uprawą, jaką musimy tu zaplanować konkretnie, no to oczywiście są buraki. No i buraków też troszeczkę oczywiście chcę zasiać. Także musimy teraz zdecydować, na jakim polu najlepiej będzie te buraki zrobić. No po ziemniakach bym tych buraków szczerze mówiąc nie siał. Ale tak mi się wydaje, że pole numer 70 byłoby to pole bardzo fajne na buraki. Dlatego pole, tutaj bawełna jest w chwili obecnej. Tutaj damy, że była bawełna, czy tam jest. I damy, że będą buraki cukrowe. O, działa. Myślę, że pole numer 70 to będzie fajne pole na buraki, bo to jest takie pole, no... No będzie fajne, myślę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Także jeżeli chodzi o buraki, to tam mamy zaplanowane. No nie ma sensu więcej tych buraków siać, bo i tak buraków będzie mnóstwo. Także zobaczymy, jak tych ziemniaki w tym sezonie będą sypały z tamtego pola. Ale obstawiam, że będzie ich bardzo dużo. Także wiecie. Dobra. Więc teraz tak, musimy sobie tutaj zacząć jakoś te wapno rozsiewać. Tylko ja się zastanawiam, jakby to zrobić. Ale chyba najlepszym sposobem będzie rozsianie na początek dookoła tego pola jakoś. Tak mi się przynajmniej wydaje. O Boże. Czekajcie, musimy to sobie zrobić ten prędkość sobie ustawimy jakoś przyzwoitą. Dobra. No i my możemy sobie to rozsiewać. W sumie 20 na godzinę możemy te wapno rozsiewać na spokojnie. No i rozsiewamy sobie tu wapno, bo tu ino wymaga tego wapna. Jeszcze pole numer 30 wymaga wapna, więc przed zasiewem jakby trawy będę musiał te wapno tam dać, bo no przy trawie wiadomo też, jak nie będzie wapna danego, to będzie tej trawy mniej. A chcę, żeby jak najwięcej zarobić na tej siano kiszące, no to
Zrobię tam również te wapno, ale to już nie dzisiaj. Ale na pewno te wapno będę musiał mimo wszystko dać, więc się tam wapno da i będzie kwicior, się zasieje tą trawę i będzie dosyć wielka łąka, nie? Kurde, no i w kolejnym sezonie to się będzie ino kosiło. I na jesień w kolejnym sezonie będzie zarobek. Nie powiem, że nie, bo będzie spory zarobek, ale przed tym zarobkiem będzie jeszcze kupa roboty, jeżeli chodzi o zwożenie tego i wszystko, nie? To też musimy brać pod uwagę, że no to zajmie dużo czasu jednak, więc no, musimy się z tym liczyć, ale mówię wam, będzie się to opłacało, bo zarobimy z tej kiszonki tyle pieniędzy. No ja tam obstawiam, że ponad 2 miliony zarobimy, co najmniej. To jest pewne jak w banku, że ponad 2 miliony to tam będzie z tego pola, jak i nie więcej. Także no, a z samej kiszonki 2 miliony zarobić w sezonie, to wiecie, z samej kiszonki to jest dużo. Bo wiadomo, że jeszcze będą inne rzeczy i wszystko. A jeżeli jeszcze chodzi o te buraki cukrowe, to nie bez powodu chcę buraki cukrowe w kolejnym sezonie zasiać, ponieważ najprawdopodobniej w kolejnym sezonie kupimy sobie cukrownię. Z tego względu, że w cukrowni można robić cukier, a po prostu chcę mieć cukier z tego względu, żeby móc robić czekajcie, ciasto, czy czekajcie, do ciasta trzeba było chyba że tak powiem cukier, tak. Chcę w końcu zacząć robić te ciasto, bo wiem, że ciasto też jest w ciulu opłacalne, ale no do ciasta trzeba i mąkę, i cukier. Mleko no to tam mam, więc tam mąka, mleko to spoko, ale no cukier, żeby ten, to muszę mieć najpierw kupić cukrownię. Jajka to nie problem, bo jajka też mam. Masło też nie problem, bo mam. I no i truskawki no to trzeba by było tam w szklarniach ustawić, więc tak naprawdę potrzebuję. No tak naprawdę potrzebuję kupić cukrownię, bo resztę te rzeczy to mogę zapewnić sobie, więc w kolejnym sezonie najprawdopodobniej kupimy sobie cukrownię. Nie wiem jeszcze, w jakim miejscu ją postawić, ale tak się zastanawiam nad tym, żeby tu cukrownię postawić gdzieś w rejonach jakiegoś miasta, żeby na przykład było to w mieście lub przy jakichś silosach, przy jakimś skupie, żeby to nie było, że kurde jest, wiecie, fabryka, że po prostu jest cukrownia, gdzie się robi cukier na jakimś kurde zadupiu, na jakimś polu, nie? Jeżeli chodzi to na przykład o ten zakład krawiecki, jak to postawiłem tam na łące. Chciałem, żeby cukrownia była jednak na jakimś takim, wiecie, no po prostu gdzieś w mieście, albo przy jakichś, nie wiem, skupach czy coś. Na przykład tutaj jest fajne miejsce na cukrownię, moim zdaniem. I tutaj cukrownia by wyglądała fajnie przy tych silosach. Zresztą zaraz tam podejdziemy, zobaczymy, czy tam jest w ogóle jakieś miejsce, żeby taką cukrownię sobie postawić. Bo jestem bardzo ciekaw. No, jeżeli tu będzie miejsce, to najwyżej tutaj gdzieś się tą cukrownię postawi. W kolejnym sezonie już. Właśnie. Także tak to właśnie wygląda. No i chcę właśnie te ciasto robić, bo tu już dawno o tym mówiłem, że chciałbym te ciasto zacząć robić, bo ciasto jest chyba bardziej nawet opłacalne niż ubrania. Nie wiem do końca, ale tak kiedyś słyszałem, że to jest na podobnym poziomie jak i nie więcej. Ale nie, no jakimś podobnym poziomie, więc no, jak wiecie, za ubrania jest kupę pieniędzy, więc za ciasto również by było kupę pieniędzy. I na pewno wiele bardziej byśmy zarobili niż na chlebie, nie? Bo tam na chlebie to tam zarobimy co sezon tam 100 parę tysięcy. A na takim ciaście myślę, że byśmy zarobili 3 razy więcej, także no moim zdaniem fajnie by to wyglądało. No ale do ciasta, tak jak mówię, potrzeba dużo, jak widzicie, składników. Także tak to wygląda. Widzę, że mi się akurat wapno kuńczy, więc dojeżdżamy do końca i trzeba te wapno sobie zakupić. Na szczęście przędzalnia jest tutaj. Znaczy przędzalnia, Boże, co ja gadam. Stacja wapnowania jest tutaj, więc sobie zakupimy. Trzeba przez krzaki przejechać tylko. Możemy sobie zakupić elegancko wapno. Czekajcie, to otworzymy. O Boże, co ja zrobiłem? A, bo to ja tego nie zużyłem. Boże, o, cud, żebym zawalił. Już porysowane wszystko, nie? Dobra, czekajcie, zrobimy sobie, żeby, w sensie ustawię, żeby mi się te wapno kupywało tylko i tutaj popatrzymy, czy tu jest jakieś fajne miejsce i wystarczająco miejsca na przędzalnię. Znaczy na przędzalnię, Boże, czemu ja mówię przędzalnię cały czas? Na cukrownię. No nie wiem, tutaj tu jest trochę mało miejsca. Czekajcie, gdzieś tutaj, albo tutaj by można było postawić tą cukrownię. W ogóle zobaczmy, jak ta cukrownia jest duża, bo ja nawet szczerze mówiąc nie wiem. Produkcja fabryki. I teraz tak.
Zobaczmy sobie, gdzie jest cukrownia. Tu jest cukrownia. O Boże, jakie to duże jest. Ty, ale tutaj na przykład. Zobaczcie. Na przykład jakby tutaj postawić to w taki sposób, powiedzmy, to by nie był głupi pomysł. O. No tutaj to bardziej nie, ale w tym miejscu. O, i tutaj się bierze cukier pewnie. Moim zdaniem zajebiście by to wyglądało, bo cukrowni ogólnie nie da się kupić jakby jako postawionie, tylko trzeba samemu postawić i kupić, nie? Także ej, albo tutaj na przykład. Ej, tutaj też zajebiście wygląda, szczerze mówiąc. Albo tak. Nie, tak bardziej chyba. No nie wiem, albo w tym miejscu bym ją postawił, szczerze mówiąc, albo w tym. Więc dajcie znać w komentarzach, czy od strony pola, czy od strony... Co tutaj mamy? Czy od strony nasz, na przykład przetwórni winogron. Dajcie znać w komentarzach. I chyba nawet zrobię ankietę pod tym odcinkiem, więc wbijajcie do opisu, bo tam będzie ankieta. Po prostu z jakiej strony stawiamy to tutaj cukrownię. Bo ja myślę, że no gdzie indziej to nie ma nawet myśleć nad tym. Więc albo stawiamy sobie tutaj od strony pola. Więc albo chcecie, żeby... Jak chcecie, żeby tutaj stała, uważacie, że tutaj będzie lepsze miejsce, to zaznaczacie opcję od strony pola. A jeżeli uważacie, że lepiej będzie z tej strony, no to zaznaczacie opcję po stronie przetwórni winogron. Ale moim zdaniem lepiej to chyba by wyglądało z tej strony przetwórni winogron, tak mi się wydaje. Ale dajcie znać sami w komentarzach, bo z obu stron mi się to mega podoba i moim zdaniem z obu stron by to ładnie wyglądało po prostu. Więc dajcie znać w komentarzach właśnie. No i ogólnie wchodźcie do ankiety, jak nie zapomnę jej dać, to wejdźcie, zaznaczcie, no i powiem najwyżej w kolejnym odcinku, jakie tam, wiadomo, wygrały, z jakiej strony po prostu ankieta tam, wiecie, wygrała i tak dalej, z jakiej strony będzie stała cukrownia, no wiecie o co chodzi. Także co, ja bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka, 42 minutki, także fajny, długi odcinek dzisiaj wyszedł, więc jeżeli się spodobał, to zostawcie łapę w górę, wbijajcie do ankiety i co, trzymajcie się, na razie i cześć.